Let's go, lecimy. Ostatnia, ostatnia. Musi być dobrze, musi być dobrze. Takie średnie. Te regiony tutaj się wylosowały na ostatnią gierkę. Wydaje mi się, że mogły być lepsze zdecydowanie. Nie, co to jest? A, w sumie nie najgorzej. Na 40 HP-kach dostajemy taki. Jak to nazwać? Taki Celestial Blessing, jakby. A co dokładnie daje to? Co dokładnie daje to wyniesienie? Jak zdobędę mieć 40 HP? Co wtedy dostanę? Nikt nie wie chyba. Eon, no nie najlepiej. Kale 2. Jest potencjalny Void. Dostajesz legendarną jednostkę albo golda, albo itemy. Aha! Ja myślałem, że jak mam 40 HP, to jest coś typu Celestial Blessing, że wiesz, jakieś jednostki dostają Omnivampa czy coś takiego. To co, gramy w lustrik, lecimy do 40 HP i gramy. Wtedy dopiero się odpalamy. Jest nasz TF-ik. I co my tutaj mamy? Jeden go. Nie. Healing Orbsy. 130 HP w tym regionie to raczej nie jest najlepszy wybór. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, Pandorka, let's go, Pandoreczka. Można by Shurimę spróbować zagrać. Ty, tu jest w sumie dwa razy Vi też. I co teraz, co teraz? Ja jeszcze nie wiem, co gram, także nie slamuję. Dobra, czekaj. Kurde, co tu sprzedać? To jest Noxus Challenger. To w sumie może takie coś. Jakiś typ trafił Azira na trójkę i zajął piąte. No way. Weź podeślij screena na Discordzie, please. Kurde. Co tu grać? A może tą Shurimę pójdę rzeczywiście? Może Shurima? Co jeszcze bym tutaj potrzebował? Talię. Talię bym potrzebował. Hej, jaki team comp teraz S-tier jest? Wiem chyba jedynie o... O Teemo. O Teemo w multicasterów i oczywiście tym.
Kurde, ja jakiś rozkojarzony jestem. I Ordle. No. Cześć, Wigilina. Siemanko. No dobra, jest Shurimka. Blue buff? No, na Azira chyba nie za bardzo, co? Blue buff. Ale static w sumie może być. Ale na razie czekam. A dają jeszcze legendy za golda powyżej? Tak jest, dają. Przed chwilą była o tym mowa, że skinki normalnie są nadal do za golda. Onlinek mówi też bardzo mądrą rzecz, mianowicie po prostu polecamy wpisać sobie TFT meta i sobie ogarnąć jakieś fajne buildziki z internetu. Dobra, biorę łuk. A jaka była w tym sezonie? O, ja ci nie powiem. Ja nie ogarniam tych skinów, które są, które dostajemy, szczerze. Naprawdę, nawet jak je dostanę, to w ogóle ich nie gram, nie? Także trzeba by było sprawdzić w internecie. Sunfire. Kurde, no zrobiłbym, ale chcę mieć lustrik. O, w sumie mogę tak zrobić, tutaj, o, i git. Dobra, widzowie, ja skoczę sobie tylko szybciutko do toaletki, okej? A wy tutaj sobie oglądajcie walkę. Jestem, powrót. Co ja tu mam? Ty, w sumie Invoker byłby lepszy, nie? Tutaj. Dobra, uda się zrobić 4 lustrika. Triumfalny i zwycięski tykacz. O, już wiemy, jakie skiny. Dobra, nice. 5 lustrika. 72 HP, to nawet nie jest aż tak źle. Oj. Dobra, Lissandra za tą Kayle. Chociaż na razie może tak zrobię. Dobra, Cassio mam, Renektona mam, Talia mam. To potrzebujemy Akshana jeszcze i Azira. Wtedy mamy piątkę. No okej. Bym Nidlesa potrzebował do Ginzo. No może Deadeye Akshan. Essa. Kurczę, do rozkminienia to jest, czy może rzeczywiście taki Deadeye tutaj. Jaka ranga? Bronz 1. Potężny bronz 1. Zmieniam nick w lidze na Predator Wojtyła. Nice, nice. Kurde, ale ostatnio dużo reklamek w ogóle się wyświetla z InStreamly, masakra. No skastuj!
Late game specialist. Random completed item. 5 rolek za free. Mało. Random emblem. Ile trzeba tego? O, potrzebowałbym dwóch emblemów, żeby to zagrać. Dobra, poka. Bastion. Cassante jest bastionem chyba, nie? Tak. Kurde, w sumie mogłoby być. Tylko na razie jest useless. No ale dobra, niech będzie. Siema, siema, inptw69, siema. Kacper, to jest gierka już ostatnia, piąta, piąty placemencik. Kurde, w ogóle, o, to waj mam cały czas, kurde, parę. Lipa. O. O, to już jest Azirek. Nice. Shurima, Bastion, Bruiser, Invoker. Kurde, w ogóle zamiast Talii powinienem grać już Akshana. Kurde, mój błąd. Dobra, spali się jeszcze coś tu, może? Weź dupnij z umiejętności. Dobra, nice. Ty, ja to nawet wygram, lol. Targon, Targon, Targon. Kto był Targonem? A, Soraka, no ta. Przecież. Kurde, mógłbym tu zrobić emblemat, tylko że potrzebowałbym wtedy 9 levela. Żeby grać 9 Shurim oczywiście. To raczej trochę riski, bo no wątpię, że tu wejdę w 9. Siema, szympansi. To jest giga fajne. Giga mi się to podoba. Dobra, można Juggernauta też zagrać, dlatego na susa. Pasek w sumie mogę też dać. Bo chcę tutaj zrobić Warmoga jeszcze. Nie no, ten Akshan to jest dużo lepszy niż ta Talia na bordzie. To by mi dało Targon Invoker. To w sumie można tak zagrać. To w ogóle wszystko na jedynkach. To też kurde nie za dobrze. 5 Shurima Giga Div.
Że co, że tak? Tylko nie mam wtedy na kogo wrzucić itemów. Nie mam obrażeń. No może gdybym miał to na drugich levelach. No ale zaraz wrzucimy jeszcze tą Lisandrę. I trzeba coś podrolować na siódmym. Nie, no dobra, olać tego Juggernauta. Akshan szybciej niż Cassio 2. Pogchamp. A nie, czekaj, to nie to. O, ho, 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 ho. Nice. Ty, to w sumie mogłem wrzucić. To mi da Targona i Dedaya. Zdecydowanie. Siema, jaka ranga? Bronz 1. Aktualnie piąty placement grany. Dobra, to koło mi jeszcze brakuje do tych Shurim? Kasantę, no właśnie. No właśnie. Że się zastanawiam, czy ja dalej muszę zrolować. Dwa razy Zekę, dwa razy Tome. Kurde, dwa razy Tome? Level up czy Tome? Nie no, wezmę Tome. I co, ja lecę w dziewiąty w tej grze? I gram 9 Shurim? No to by było pogers, nie? Tylko czy ja jestem w stanie wejść w dziewiąty? Najpierw chyba bym musiał upgrade'y złapać. Nie wiem, TG? Strategist też by się przydał. Ale na ten moment chyba ten Aphelios jest lepszy, co? Niż Strategist. Chociaż taki shieldzik. To Jarvan by mógł być. Jest Azir.
To wezmę Azirka. Jakbym miała Azira 2, ten Nasus jeszcze by się przydał. Boże, to by było takie piękne. No wspaniała to by była rolka. Chciałbym, żeby tak się wydarzyło. 32 HP, kurde, no ciężko to będzie wejść w 9 level, jak nie zupgrade'uję. Dobra, jakiś giant może siądzie. Kurde, no chyba bez sensu te króluje na tym siódmym. No ale po jednym mi brakuje, po jednym. Także zrozumcie. Nie no, ale teraz już będę szedł w ósmy. Coś tam wygrywam. No jeszcze jakbym tu wygrał, to by było super. No ale lecę już w level. A rękawiczka, no nie, podwójny ijek to jest zły pomysł. O kurde, tutaj ładnie zrolowane. Oj, oj, no to tutaj myślę, że przegrywam na tego gościa. Nie, może ja się jakoś bardziej rozstawię? Szkoda, że nie dostałem żadnego harta, nie? To bym już mógł nawet na ósmym grać 9 Shurim i to by było dużo, dużo lepsze. A tak to jestem zmuszony do wejścia w 9. Ale ja nawet tego nie zrobię, widzowie. Nie ma opcji. Na 17 HP tu nie będzie 9. Nie będzie, nie będzie 9 Shurima. Niestety. A także wchodzę w level, dorzucam strategista. I to jest tyle. I roluję upgrade'y. Niestety. Chciałbym, widzowie, dla kontenciku zrobić 9 Shurim, ale to niestety nie jest ten spot. To nie ten spot. Ale się zesram zaraz. No naprawdę. No naprawdę. Ósme miejsce z tej gry. To nie zła Shurima. Ja nie wiem, ja chyba zbyt wolno gram. Tu chyba naprawdę, siódemka. Nie liczy się to, że ty planujesz w tej grze wejść w 9 level. Tutaj po prostu lecisz po upgrade'y.
I tyle, nie? I tyle. I nic więcej się nie liczy. Kajsa 3 wbita, S. Ja pierdolę, widzowie, jak wy to dokręcacie, ty? Ja tutaj 8 miejsca robię, a goście dokręcają jakieś chore rzeczy. 6 gunnerów. Tutaj w ogóle 5-0 attack speed Zeri. Nezle. Jakie są najlepsze legendy? Nie wiem, ja gram z Twisted Fate'em i roluję sobie itemy. Taka taktyka. Bardzo dużo ludzi też tak gra, także coś chyba w tym jest. Dobra, TG dla Jarvana. Nie no, dajcie chociaż top 4 z tej gry, proszę. Przecież to tragicznie wygląda. Tragedia. Przecież to jest. O, okej. Pierwszy placement rano, Lux 3 pod Demację. Nie mam pytań. Nie mam pytań, widzowie. High rollerzy totalni. I czemu akurat gram na tego gościa? Dlaczego? Powiedzcie mi matchmaking, dlaczego tak się nade mną znęca? Żyję. Jeszcze żyję. Nie, tu bym miał wtedy 8 Shurima. Czy to jest lepsze? Kurde, może? Tak, żeby go nie sfokusowali, może kogoś wykopię. Bo ten to i tak padał w sekundę. Nie, dobra, Nasus jest giga czadem na froncie. No czemu 1 HP? Następną wygra, ja pewnie przegram. Freljord Bruiser. Freljorda tu bro mieć nie będę. A przydałby się kolejny bastionik. Optymistyczny ten Jarvan, ta. Na pewno siądzie. No ale co? Do odważnych świat należy, jak to mówią, prawda? Dobra, wzmacniamy front. Co ja mogę tu skopiować sobie? Nic. A może jednak coś? Kurde, mógłbym nie sprzedawać tego. Może by siadł na trójkę. Za wolny umysł. No teraz pojawiła się szansa na Kshana 3, ale to bym musiał jeszcze trochę wygrać walk. Dobra, tankuj. Nie! Nie bij! Proszę! O, kurde!
Kurde, no, było tak close, ale dobra, moi drodzy. Dzięki wielkie za oglądanie. To był ostatni placement, także dzięki, że ze mną byliście, mam nadzieję, że się podobało. I uwaga. Brąz 1. Także już niedługo zaczynamy serię na YouTubie od brąza do mastera. Pozdro.